Ja sądzę, że bardzo istotnym elementem w całym wprowadzeniu zmiany jest kwestia podejścia urzędów skarbowych i kontroli skarbowej w przypadku, kiedy znajdą pewnego rodzaju nieprawidłowości. Jeżeli ta kwestia będzie rzeczywiście rozwiązana w ten sposób, że będzie dyskusja między dwoma stronami, a również będziemy mogli się podeprzeć, że taką przyjęliśmy interpretację, zapewne przedsiębiorcom będzie łatwiej przejść przez cały proces wysyłania dokumentów do urzędów skarbowych. Ustawodawca już na chwilę obecną informuje o tym, że w najbliższym czasie pojawią się nowelizacje do obecnej ustawy i coraz to inne dokumenty, które obecnie są wykluczone z przekazywania do Urzędu Skarbowego, trzeba będzie je dalej przekazywać. Także zmiany nadal nas czekają.